Was, moi drodzy, serdecznie. Kolejny odcinek na pięknym Peak District. Dzisiaj mam Was specjalną niespodziankę, naprawdę hidden gem. Znajduję się w północnej części Peak District. Jestem w lokacji Seven Falls. Jest to miejsce 10 lat na Peak District i pierwszy raz tutaj jestem. Naprawdę lokacja jest ukryta, ale to konkretnie ukryta. Najczęściej przychodzą tutaj lokalni. Trzeba przejść przez farmę. Prosta, nudna ścieżka. Nic się nie dzieje. Ale z tej ścieżki trzeba w pewnym momencie zejść. Przeskrobać się przez krzaki i zejść w dolinę. A w dolinie znajduje się piękna 10-metrowa dziura, w której znajduje się niesamowity wodospad. Jest ich 7. Jestem w szoku to, co widzę. Powiem Wam, coś wspaniałego. Byłem tutaj już kiedyś. Szedłem tą ścieżką, ale nie szedłem w bok oczywiście, a jak się nie wie, to się nie wie, ale właśnie chcę Wam ją zaprezentować, bo jest naprawdę warta okazji przyjść tutaj, zjeść kanapkę, napić się kawy, posiedzieć tutaj. Uwaga, tylko z dziećmi, tutaj ścieżka jest stromo, mokro, więc dzieci poniżej 10 roku życia nie, ogólnie, to naprawdę trzeba uważać. Ja sam trochę dygałem, jak schodziłem, ale powolutku, spokojnie. Upaprałem się totalnie. Mam spodnie, buty, ale to się nie robi dla przygody. Rzeczka sobie płynie. Dlaczego tu dzisiaj przyjechałem? Ponieważ nie pada. Świetne warunki do fotografii wodospadów i wody. Brak odbicia słonecznego. Mam filtr polaryzacyjny. Pokażę Wam, jak on działa, jak ktoś nie wie. I działamy. W dolinie nie wieje, więc spokojnie mogę nagrywać. Przepraszam, nie mam mikrofonu. Dzisiaj dopiero pewnie dotarł, albo jutro będzie. Zakupiłem. Sprzęt powolutku już szykuję do nagrywania. Biorę się za to bardziej poważnie, bo chcę z Wami się dzielić pięknymi lokacjami. I fotografią. Więc przechodzimy do pokazu. 3, 4, ha! Spójrzcie sami. 7, 4. Ustawiam kompozycję i lecimy z tematem. Za tym wodospadem znajdują się kolejne, więc czuję, że spędzę tutaj spory czas. Do zobaczenia za chwilę. Robię z takim, ponieważ mam dwa plany. Przede mną znajduje się wodospad malutki, jak 40 cm i w odległości 10 metrów mam ten kolejny wielki wodospad, więc fokus ustawię pierw na plan przedni. Robię zdjęcie, dajmy filtr, robię fokus, ustawię ostrość na drugi wodospad. Później to ładnie po to, żeby tylko połączyć, żeby była inna, tak? Więc zaczynamy. Mam już ustawioną ostrość na pierwszy plan. Zakładam filtr, ponieważ z filtrem aparat nie wykrywa ostrości obiektu, to jest za bardzo... Za bardzo jest przyziemiony, więc... Teraz co robię. OK, mamy film, mamy ustawioną ostrość, kompozycja jest. Ustawiłem sobie strzał, żeby po 10 sekundach wciśnięcia migawki aparat sam odpalił, żeby nie było żadnych migawek. OK, mamy pierwszy strzał. Wciągamy antyfilter. Filterek mam 400, najsłabszy, więc ustawiam ostrość teraz na
background, czyli duży wodospad, zakłada filtr. Wciskamy popę, 10 sekund odliczamy. Ok, temat nagrany. Dwa zdjęcia, stacking. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale miejscówka jest. Yeah. Moi drodzy, kompozycja druga ustawiona. Spójrzcie, tutaj paluchem pokażę. Pięknie to drzewo się komponuje nad wodospadem. Tu leci wodospadzi sobie. Mamy strumyk, widać piękną energię. Tutaj przepływa ten wodospad. I tutaj z kamyka spływa jeszcze mały wodospadzi. To strumyk, zrobiono to pięknie. Mamy tak. Jedna mała kaskada. Tu jest druga i wodospad. Po drugiej stronie mamy tutaj wskazane właśnie pięknie skała komponowana i zielona ścianka tutaj elegancka. No, wygląda to przepięknie. Dobra, zrobimy zdjęcie, zobaczymy, jak to wygląda. Ustawimy kompozycję. Oczywiście zrobimy pierwszy plan. Taki zdjęcie, skupienie na pierwszym planie. Zdejmiemy filtr. Zrobimy skupienie na wodospadzie, zdjęcie, połączymy to na Photoshopie, żeby miało to wszystko ręce i nogi. No niestety trzeba się tym nabawić, ale jeżeli chcemy uzyskać coś fajnego, niepowtarzalnego i pięknego, ostrego, trzeba się napracować. Jeżeli chcesz zrobić sobie szybko foteczkę, to najlepiej kupić sobie aparat telefonem. I to. I to wszystko. Więc taka grzebaninka, ale zaraz pokażę Wam zdjęcie, jak wyszło. Do zobaczenia. Moi drodzy, tak jak obiecałem, chciałem Wam zaprezentować pewną opcję szkła polaryzacyjnego. Jak to działa, jeżeli ktoś nie siedzi w fotografii, nie pstryka na co dzień i nie wie, jak działa szkło polaryzacyjne, więc dlatego chciałem wytłumaczyć. Więc dobra, koniec tej gadki i prezentacja. Spójrzcie tutaj na obszar tej wody. Obecną chwilę widać, jak światło odbija się od powierzchni wody, jest białe. A ponieważ ta woda jest koloru Coca-Coli Light, więc chcielibyśmy wyeksponować ten kolor brązowy. Więc ok, mam założone szkiełko polaryzacyjne i przekręcam je powolutku. Mam nadzieję, że zostanie to uchwycone. O, widzicie?
Od razu widać, jaka zmiana jest. Powierzchnia zrobiła się ciemna i można wyeksponować kontrast, czyli spad wodospadu. Tutaj widzimy, nie jest wszystko w tym samym kolorze, więc naprawdę szkło polaryzacyjne do fotografii wodospadów rzek jest bardzo, bardzo przydatne. Polecam. Fajnie, bo nie wpływa to wcale na jakość zdjęcia, a tylko poprawia jakość i detale, więc polecam jak najbardziej. Moi drodzy, co za wspaniały dzień spędziłem tutaj, dobre 2-3 godziny chodząc sobie w koło, przyglądając lokację. Piękny tam las jeszcze jest, o dziwo strasznie zielony jak na tą porę roku, ale ta lokacja z tymi wodospadami naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Coś wspaniałego, świetne miejsce, jestem upaprany totalnie. Kurtka, spodnie. Wpadłem do rzeki raz, ale warto było. Czuję się jak taki szczęśliwy, umorusany dzieciak. Dzięki wielkie za wasz czas i do usłyszenia. Trzymajcie się. Thank you.